Bristol. Także proszę Państwa, to hotel Bristol, tutaj gdzie no, mieszkała nasza złodziejka mleka, proszę Państwa, Margaret Thatcher. I teraz proszę Państwa, no wylądowaliśmy tutaj na samej tej galerii Kordegarda, która jest na wprost pałacu prezydenckiego. Także widzicie Państwo, no w tej galerii Kordegarda jest tak dziwnie, że ona nigdy się jakoś tak teraz nie reklamuje. Czyli, że nie jest w sumie jakby gościnną galerią, proszę Państwa, galeria Kordegarda, że wystawa od do, ale gdzie co, wydarzenia, kiedy i jak, no to z uporem maniaka galeria Kordegarda nie mówi, jest to jakby zablokowane. Z uporem maniaka galeria Kordegarda nie mówi, nie mówi nic, aż to jest takie strasznie dziwne, aż to jest takie strasznie i podejrzane. Także dziwna i podejrzana galeria Kordegarda, która w sumie, proszę Państwa, pomimo, że ma tutaj w Rechodówka byliśmy się mówi, nie mówi się byliśmy. Także proszę Państwa, trzeba czasem pouczyć dupków, bo przecież jeżeli im słoni na ucho nastąpił, to oni się i tak nigdy nie nauczą, proszę Państwa, mówić poprawnie. Pozdrawiamy Państwa serdecznie tutaj z krakowskiego przedmieścia w katolickiej Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją, proszę Państwa. A po co tu policja potrzebna? No, także proszę Państwa, no jesteśmy tutaj w przemarszach różnych, uczestniczymy i się patrzymy w Ministerstwie Kultury. Co tu, co tam, proszę Państwa. Także proszę Państwa, jesteśmy koło kina Kultura, a w Ministerstwie Kultury coś się tam dzieje, coś się tam dzieje. No, także zapraszamy serdecznie. Zapraszamy serdecznie tu na krakowskie. Możecie spotkać też grubą żebraczkę. No i że też oczywiście kaszle. Także proszę Państwa, no nie jest tu Anglia, Ameryka, Białystok, ani Anglia, ani USA, ani USA. Jak Państwo sami widzą w kolorowej Warszawie, ale tam gdzie tylko kwiaty, są też szare kościoły poprzykrywane. Dupki Państwo zobaczą, że nawet i na wrotkach, to one też kopyta mają w kieszeniach, Państwo zobaczą. No tutaj ta Ira nawet zauważyła wczoraj, że po co to robią? No byle kto musi szpanować. Czyli, że dupki muszą nawet już teraz i w XXI wieku szpanować, bo XX wieku nie ma. Miną, proszę Państwa, wielkie gwiazdy, teatr wielki, wielkie wydarzenia związane z Pietrasem. Teraz nie ma. Teraz jest byle co. Teraz tylko za pieniądze, aby było chodliwe. A czy to piękne, czy to jeszcze Wisła jest słychać. Także proszę Państwa, tak samo zatruta, jak i powietrze jest tutaj zatrute, że Janek Witek mówi, że nie będzie tu chodził, bo tu śmierdzi i musi nos zatykać, bo nie ma czym oddychać. No, także proszę Państwa, tak to człowiek doprowadza do ruiny wszystko. W Ameryce czy gdzieś tam, to na pewno, tam gdzie jest i Podlasie, tam gdzie jest dużo roślinności, powietrze jest milion razy świeższe. A tu co jest? A tu jest to, co Państwo widzą, zatrute wszystko. Także pozdrawiamy, proszę Państwa, prosto z kaszlącego kraju. Rechodupki. Rechodupki, Warszawa.